Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, dlaczego potrafimy zachować spokój w najgorszych chwilach, ale denerwujemy się drobnymi problemami? W niektóre dni budzimy się z poczuciem, że możemy zmierzyć się z całym światem, ale w inne dni nawet małe niepowodzenie może sprawić, że poczujemy się, jakbyśmy nie radzili sobie ze stresem. Kiedy czujesz się silny, rozlanie kawy na białą koszulę może po prostu rozśmieszyć cię przed zmianą ubrania. Ale kiedy jesteś zmęczony, ta sama rzecz może wydawać się końcem świata. Co sprawia, że ta różnica jest tak duża? Nie sama sytuacja. Każdemu z nas zdarzało się przejmować drobnymi, codziennymi sprawami, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Mamy również tendencję do ignorowania dużych problemów, tak jakby były one normalną częścią życia. To, co robi prawdziwą różnicę, to nasza siła psychiczna. Ta siła powstrzymuje nas od polegania na negatywnych myślach i pomaga nam nie tylko przetrwać każdy dzień, ale także każdego dnia stawać się lepszym. Podobnie jak w przypadku siły fizycznej, możemy i powinniśmy pracować nad budowaniem siły psychicznej, aby uczynić nasze życie lepszym, o czym jest dzisiejszy film. Przyjrzyjmy się ten lekcjom myśli stoickiej, które pomogą ci zbudować silny umysł, abyś mógł pozostać silny bez względu na wszystko i stale iść naprzód. Proszę zostaw komentarz, zanim zaczniemy pierwszą lekcję. Jestem gotowy na wyzwanie obejrzenia całego filmu i nieprzegapienia ani jednej lekcji. Jesteś gotowy? Zostaw komentarz i zaczynajmy. Numer jeden. Skup się na chwili obecnej. Skupianie się na chwili obecnej jest ważną częścią uważności i podstawową ideą w wielu systemach filozoficznych, takich jak buddyzm i stoicyzm. Podkreśla, jak ważne jest życie w chwili obecnej, zamiast martwienia się o przyszłość lub złe samopoczucie z powodu rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości. Utrzymywanie uwagi na teraźniejszości może pomóc nam myśleć jaśniej. Robić więcej i czuć się bardziej spokojnym i zadowolonym. Uważność jest ważna. Wykonuj ćwiczenia uważności, takie jak głębokie oddychanie lub medytacja, aby pomóc Ci pozostać w chwili obecnej. Bycie świadomym swoich uczuć i rzeczy wokół Ciebie może pomóc Ci pozostać uziemionym i powstrzymać błądzenie umysłu. Ogranicz rozpraszanie uwagi, znajdź i ogranicz źródła stresu, takie jak telefony komórkowe, lub robienie zbyt wielu rzeczy naraz. Wyznacz miejsce tylko na rzeczy, które wymagają pełnej uwagi, takie jak praca, relaks lub spotkania z przyjaciółmi. Bądź otwarty na zmiany. Uświadom sobie, że wszystko szybko się zmienia i że trzymanie się przeszłości lub martwienie się o przyszłość jest bezcelowe. Zaakceptuj, że wydarzenia są tylko tymczasowe. Pomoże ci to cieszyć się nimi bardziej, gdy się wydarzą. Twórz plany, a nie przewidywania. Zamiast mieć ścisłe wyobrażenia o tym, co się wydarzy, skup się na tym, co chcesz, aby się wydarzyło. Ta zmiana w sposobie myślenia może pomóc ci skupić się na zadaniach, które masz przed sobą i zmniejszyć obawy o przyszłość. Myśl każdego dnia, każdego dnia poświęć kilka minut na zastanowienie się nad swoją przeszłością i zastanów się kiedy byłeś obecny, a kiedy nie. Dzięki tym przemyśleniom możesz wzmocnić nawyk bycia obecnym i znaleźć sposoby na poprawę sytuacji. Robiąc te rzeczy każdego dnia, możesz poprawić swoją koncentrację na chwili obecnej, co pomoże Ci lepiej radzić sobie ze stresem i prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie. Numer 2. Ćwicz wdzięczność. Bycie wdzięcznym to dobry sposób, aby przestać myśleć o tym, czego nie masz i zacząć myśleć o tym, co masz. Dostrzeganie i docenianie dobrych rzeczy w swoim życiu może sprawić, że poczujesz się lepiej, poprawisz swoje relacje i zyskasz bardziej pozytywny pogląd na życie. Regularne okazywanie wdzięczności może pomóc Ci rozwinąć sposób myślenia, który pozwoli Ci lepiej radzić sobie z problemami i bardziej cieszyć się teraźniejszością. Pisz codziennie Dziennik Wdzięczności. Zapisz od trzech do pięciu rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Korzyść ta praktyka pomaga regularnie myśleć o dobrych rzeczach w życiu, sprawiając, że zauważanie i docenianie ich staje się nawykiem. Okazuj wdzięczność innym ludziom. Powiedz osobom, które odegrały ważną rolę w Twoim życiu, jak bardzo jesteś im wdzięczny osobiście lub na piśmie. Korzyść: wzmacnia to relacje i promuje postawę wdzięczności i szczęścia, docenianie umysłem. Poświęć trochę czasu każdego dnia na docenienie małych rzeczy w swoim życiu, takich jak piękno przyrody, komfort domu, lub smaczny posiłek. Korzyść. Sprawia, że jesteś bardziej świadomy chwili obecnej i bardziej doceniasz małe rzeczy w życiu. Medytacja nad wdzięcznością. Każdego dnia poświęć kilka minut na zastanowienie się nad tym, za co jesteś wdzięczny. Korzyść: pomaga to poczuć się spokojnym i szczęśliwym poprzez dodanie wdzięczności do swojej praktyki uważności. Postrzeganie problemów jako szansy na naukę i rozwój. Wyjaśnienie. Kiedy sprawy idą źle, spróbuj znaleźć w nich coś dobrego, na przykład wyciągniętą lekcję lub osobisty rozwój. Zmienia to negatywny pogląd na pozytywny, co ułatwia radzenie sobie z problemami i niepowodzeniami. Możesz rozwinąć nawyk wdzięczności, wykonując te czynności każdego dnia. Poprawi to Twoje zdrowie emocjonalne, relacje i zdolność do radzenia sobie z trudnościami życiowymi, z bardziej pozytywnym i silnym nastawieniem. Numer 3. Kontroluj swoją percepcję. To pytanie pojawia się, ponieważ perspektywa nie jest idealną kopią rzeczywistości, ale względną rzeczą, która jest kształtowana przez uczucia i doświadczenia każdej osoby. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy widzisz rzeczy wyraźnie, czy po prostu reagujesz na uprzedzenia, których się nauczyłeś? Marek Aureliusz, jeden z najsłynniejszych filozofów stoickich, powiedział: Nasze życie jest tym, co tworzą nasze myśli. Miał na myśli, że nasza percepcja ma moc tworzenia lub niszczenia naszej rzeczywistości. Wypaczona percepcja może prowadzić do złych decyzji i negatywnych emocji. Podczas gdy prawidłowa i pozytywna percepcja może uczynić nas silniejszymi i pomóc nam odnaleźć wewnętrzny spokój. Samoświadomość oznacza możliwość zobaczenia i zrozumienia własnych myśli, uczuć i działań. Jest to pierwszy krok do zmiany sposobu postrzegania rzeczy, tak aby były one bardziej zgodne z rzeczywistością i lepsze DLA rozwoju osobistego. Możliwe jest uzyskanie głębokiego i bardziej obiektywnego wglądu w życie poprzez praktykę uważności i restrukturyzację poznawczą. Może to pomóc nam podejmować lepsze decyzje i mieć mniej negatywnych reakcji. Nie możemy zaprzeczyć, że nasze relacje i środowisko, w którym żyjemy, mają duży wpływ na to, jak postrzegamy świat. Wybór pozytywnego środowiska i utrzymywanie zdrowych relacji są ważne dla jasnej i głębokiej percepcji. W końcu prawidłowa percepcja nie tylko czyni nas silniejszymi, ale także pomaga nam radzić sobie z problemami. Czy w trudnych chwilach często przypominasz sobie, że możesz wybrać sposób, w jaki postrzegasz dane wydarzenie i jak na nie reagujesz? To, jak postrzegamy świat i jak na niego reagujemy. Kształtuje zarówno teraźniejszość, jak i przyszłość. Wierzymy, że każda podróż jest inna. W jaki sposób zmieniłeś sposób postrzegania sytuacji i jakie przyniosło to skutki? Zostaw swoje komentarze pod tym filmem i porozmawiajmy o tym, jak możemy wykorzystać filozofię stoicką, aby poprawić nasze zdrowie psychiczne i robić postępy każdego dnia. Kontrolowanie tego, jak postrzegamy rzeczy. Jest ważną umiejętnością pozwalającą zachować jasność umysłu i stabilność emocji w dzisiejszym szybkim i często zagmatwanym świecie. To jak postrzegamy rzeczy wpływa na to, jakie rozumiemy i reagujemy na nie. Dzięki lepszej kontroli możemy skuteczniej radzić sobie z problemami, czuć się mniej zestresowani i żyć pełniejszym życiem. Idea ta, wywodząca się z filozofii stoickiej, podkreśla, jak ważne jest skupienie się na tym, co możemy kontrolować, naszych myślach i działaniach, a nie na tym, co dzieje się wokół nas. Wiedz, że masz możliwość wyboru. Bądź świadomy, że możesz wybrać sposób myślenia o każdym wydarzeniu. Jest to jedna z najważniejszych stoickich idei. To, jak reagujesz na wydarzenie, a nie samo wydarzenie, definiuje Twoje doświadczenie. Możliwe jest przekształcenie problemów w szansę na rozwój poprzez wybranie swojego punktu widzenia. Odróżniaj fakty od interpretacji, oddzielaj fakty od tego, jak się czujesz i co o nich myślisz. Mając taką jasność, możesz odpowiadać logicznie zamiast impulsywnie. Trenuj patrzenie na rzeczy bez uprzedzeń lub założeń i zastanów się, jak mogą one wpływać na to, jak je postrzegasz. Uważność jest ważna. Techniki uważności mogą pomóc ci stać się bardziej świadomym chwili obecnej. Uważność pomaga dostrzec swoje uczucia i myśli bez oceniania ich. Daje ci to władzę nad tym, jak postrzegasz rzeczy. Niektóre bardzo pomocne techniki to medytacja, głębokie oddychanie i obserwowanie rzeczy ze świadomością. Przeformułuj swoje złe myśli. Przeformułuj i zakwestionuj negatywne lub ograniczone myśli. Nie postrzegaj problemów jako zagrożeń, postrzegaj je jako próby, które możesz pokonać. Ta poznawcza restrukturyzacja może pomóc ci i zmienić swoje nastawienie z postawy ofiary na postawę wzmocnienia, która sprawi, że będziesz silniejszy i będziesz w stanie lepiej rozwiązywać problemy. Rozwijaj swoją wdzięczność. Nawet gdy jest ciężko, pomyśl o dobrych rzeczach w swoim życiu. Praktykowanie wdzięczności może pomóc ci dostrzec dobro w rzeczach, co może uczynić cię szczęśliwszym i zdrowszym. Aby zachować zdrowe i pozytywne nastawienie, regularnie myśl o tym, za co jesteś wdzięczny. Możesz radzić sobie z życiowymi wzlotami i upadkami z większą łatwością i spokojem, jeśli nauczysz się kontrolować to, jak postrzegasz rzeczy. Ta umiejętność daje ci siłę, by zachować spokój wewnętrzny i skupić się na tym, co ważne, bez względu na to, co dzieje się wokół ciebie. Numer 4. Kieruj się rozsądkiem. W świecie, w którym uczucia kontrolują wiele z tego, co robimy, podążanie za rozumem jest silnym źródłem mądrości i bezpieczeństwa. Stoicyzm opiera się na założeniu, że rozum daje nam siłę, by stawić czoła trudnościom życiowym z jasnością i spokojem. Możemy dokonywać dobrych wyborów, znaleźć wewnętrzny spokój i stać się bardziej odporni, przedkładając racjonalne myślenie nad reakcje emocjonalne. Ta lekcja mówi o tym, jak ważne jest podążanie za własnym rozumem i daje wskazówki, jak to robić w codziennym życiu. Postaw racjonalne myślenie na pierwszym miejscu. Rozwijaj nawyk jasnego myślenia o rzeczach, zamiast reagować emocjonalnie. Przed dokonaniem wyboru. Cofnij się o krok i spójrz na fakty. Zastosowanie. Gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji, zatrzymaj się i zastanów, co byłoby najmądrzejsze. Pomyśl o tym, jak Twoje wybory wpłyną na Ciebie w dłuższej perspektywie. Zapanuj nad swoimi uczuciami, ponieważ są one normalną częścią bycia człowiekiem. Pozwalając im kontrolować swoje działania, możesz dokonywać złych wyborów. Aby zachować jasność, ćwicz kontrolowanie swoich emocji. Zastosowanie. Naucz się praktyk świadomości, takich jak głębokie oddychanie lub medytacja, aby lepiej radzić sobie z uczuciami. Dowiedz się, co Cię denerwuje i użyj metod, aby zachować spokój i wykonać zadanie. Szukaj obiektywnych punktów widzenia. Staraj się patrzeć na rzeczy z różnych punktów widzenia, aby w pełni je zrozumieć. Nie pozwól, aby Twoje własne poglądy wpływały na sposób podejmowania decyzji. Zastosowanie. Rozmawiaj z innymi ludźmi, aby poznać różne punkty widzenia. Dużo czytaj i myśl o rzeczach z różnych punktów widzenia, zanim zdecydujesz, co powiedzieć. Patrz na dowody. Jeśli chcesz dokonać wyboru, powinieneś użyć solidnych dowodów i dobrego uzasadnienia zamiast domysłów lub plotek. Sprawdź informacje, aby upewnić się, że są prawdziwe, zanim w nie uwierzysz. Zastosowanie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji należy przeprowadzić wiele badań i sprawdzić źródła. Wykorzystaj swoje umiejętności krytycznego myślenia, aby dowiedzieć się, czy znalezione informacje są prawdziwe i godne zaufania. Dostosuj swoje działania do swoich zasad, co oznacza, że niech twoje podstawowe przekonania i ideały kierują tym, co robisz. Upewnij się, że dokonywane przez Ciebie wybory są zgodne z Twoją moralnością i długoterminowymi celami. Zastosowanie. Ustal, jakie są Twoje najważniejsze ideały i kieruj się nimi przy podejmowaniu decyzji. Często przeglądaj i myśl o swoich przekonaniach, aby upewnić się, że pasują one do tego, co robisz. Możesz radzić sobie z życiowymi wyzwaniami, z wiedzą i uczciwością, jeśli pozwolisz, by kierował Tobą rozsądek. Ten sposób myślenia nie tylko pomaga ci rozwijać się jako osoba, ale także ułatwia ci uczynienie świata lepszym miejscem. Rozsądek i logika to nie tylko sposoby na zrozumienie świata, ale także podstawa dokonywania mądrych wyborów. Kiedy równoważymy nasze emocje i myśli, możemy spojrzeć na problemy w bardziej kompletny sposób, co nie tylko czyni nas silniejszymi, ale także ułatwia rozwiązywanie problemów. Kiedy świadomie kontrolujemy nasze emocje, unikamy działania pod wpływem impulsu i zachowujemy spokój w każdej sytuacji. Krytyczne myślenie to proces, który wymaga od nas ciągłego kwestionowania i ponownej oceny tego, co myślimy. Pytania takie jak: Czy moje uczucia zaciemniają mój osąd? I czy to jest najlepsze rozwiązanie? Są nie tylko pomocne, ale także zmuszają nas do głębokiego zastanowienia się nad sobą i wyborami, których dokonujemy. Dzięki temu procesowi uczymy się regularnie oceniać i myśleć o sobie, porzucać stare pomysły i iść naprzód z silnymi, nowymi przekonaniami. Wyobraźmy sobie kierownika projektu o imieniu Mark, który poniósł poważną porażkę w pracy. Projekt, za który był odpowiedzialny, nie osiągnął swoich celów. Teraz Mark musi radzić sobie z presją ze strony swoich szefów i rozczarowaniem ze strony zespołu. Zamiast pozwolić swoim uczuciom stanąć na drodze, Mark decyduje się użyć logiki, aby dowiedzieć się, co poszło nie tak. Mark zaczyna od poproszenia wszystkich członków zespołu, by porozmawiali o problemach, jakie napotkali. Pomaga to jemu i zespołowi ustalić, co należy naprawić w zarządzaniu projektem i jak wykorzystywane są zasoby. Następnie pracują nad stworzeniem lepszego planu ruchu w oparciu o to czego się nauczyli i przy użyciu nowych metod testowania, aby zmniejszyć przyszłe ryzyko. W tym przypadku użycie rozsądku ma dwie zalety. Pomaga menedżerowi kontrolować swoje uczucia i zamienia złą sytuację w szansę na rozwój i naukę. Mark i jego zespół byli w stanie rozwiązać problemy dzięki jasnemu myśleniu i determinacji. Czy kiedykolwiek rozsądek pomógł ci przez coś przejść? W jaki sposób kontrolowanie emocji i używanie logiki w tym wyborze zmieniło sposób, w jaki postrzegałeś sytuację? W świecie pełnym zmian nie ma nic cenniejszego niż nauka rozsądnego działania. Umiejętność ta jest nie tylko ważna w radzeniu sobie z problemami, ale także stanowi silną podstawę codziennego rozwoju osobistego. Umysł, który nie jest zepsuty, to taki, który wie, jak używać rozumu jako światła przewodniego w ciemnej nocy wątpliwości i zamieszania. Są pewne rzeczy w życiu, których nie możemy zmienić ani kontrolować. Czy możemy nauczyć się odpuszczać je bez wpadania w złość? Oko i siła umysłu. Spójrzmy na lekcję piątą, która jest jedną z najważniejszych, która pomaga nam zbudować silny umysł w dzisiejszym trudnym świecie. Numer 5. Praktykuj oderwanie. Kluczową ideą w wielu tradycjach filozoficznych i duchowych, zwłaszcza w stoicyzmie i buddyzmie, jest praktykowanie dystansu. Oderwanie nie oznacza porzucenia wszystkich uczuć, lub nie przejmowania się niczym w życiu. Zamiast tego oznacza to rozwijanie sposobu myślenia, który pozwala ci wchodzić w interakcję ze światem bez nadmiernego przywiązywania się do wyników rzeczy, a nawet ludzi. Ćwiczenie to może pomóc złagodzić cierpienie, przynieść więcej wewnętrznego spokoju i uczynić cię silniejszym, gdy dzieją się złe rzeczy. Możesz nauczyć się akceptować rzeczy takimi, jakimi są, trzymać emocje pod kontrolą i skupiać się na tym, co możesz kontrolować, ucząc się oderwania. Wiedz nad czym masz władzę. Poznaj różnicę między tym, co możesz kontrolować, a tym, czego nie możesz. Nie przejmuj się działaniami innych ludzi ani rzeczami, które inni mówią lub robią. Zamiast tego skup się na własnych działaniach, myślach i reakcjach. Ta zmiana koncentracji sprawi, że poczujesz się mniej niespokojny i zestresowany. Odpuść wyniki. Dobrze jest mieć cele i dążyć do nich, ale zbytnie przywiązanie do konkretnych wyników może sprawić, że będziesz nieszczęśliwy i zawiedziony w każdym scenariuszu. Daj z siebie wszystko, ale wiedz, że wynik końcowy jest często poza twoim zasięgiem. Nie skupiaj się na celu końcowym. Zamiast tego ciesz się podróżą. Zaakceptuj, że rzeczy się zmieniają. Wszystko w życiu jest tymczasowe, w tym rzeczy, które posiadasz, ludzie, których spotykasz i rzeczy, które robisz. Uświadomienie sobie, że życie jest tymczasowe, pomoże ci cieszyć się chwilą obecną bez zbytniego trzymania się jej. Wiedza ta pomaga pozostać otwartym na zmiany i elastycznym. Rozwijaj swoją uważność. Uważność pomaga ci pozostać w teraźniejszości i cieszyć się każdą chwilą bez oceniania jej. Świadomość tego pozwala zauważyć swoje uczucia i myśli, nie dając się im porwać. Uważność sprawia, że czujesz się spokojny i przejrzysty, co ułatwia praktykowanie dystansu. Budowanie siły emocjonalnej. Dobre zarządzanie swoimi uczuciami jest częścią oderwania. Nie próbuj ukrywać ani ignorować swoich uczuć. Zamiast tego bądź ich świadomy i pozwól im się wydarzyć, nie kontrolując ich. Bycie silnym emocjonalnie pomaga radzić sobie z trudnymi rzeczami w życiu z opanowaniem i łatwością. Oderwanie się może pomóc Ci prowadzić zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące życie bez martwienia się o to, co myślą inni ludzie lub obawiania się utraty czegoś. Taki sposób myślenia daje Ci siłę do radzenia sobie ze wzlotami i upadkami życia ze spokojem i zrozumieniem. Numer 6. Zaakceptuj to, czego nie możesz zmienić. Nie mówię tego dlatego, że czegoś potrzebuję. Nauczyłem się być szczęśliwy z tym, co mam. Wiem jak to jest być biednym i jak to jest mieć dużo. Teraz wiem jak być szczęśliwym bez względu na wszystko, czy jestem najedzony, czy głodny, czy mam dużo, czy mało. Mogę to zrobić z pomocą tego, który czyni mnie silnym. On 13 w liście do Filipian Four. Aby znaleźć szczęście, przestań martwić się o rzeczy, których nie możesz zmienić i przestań być zły lub zgorzkniały z powodu rzeczy, których nie możesz zmienić. Nie znajdziesz spokoju, czując się źle z powodu rzeczy, których nie możesz zmienić. Zaakceptowanie rzeczy, których nie możesz zmienić, jest jedyną rzeczą, która przyniesie ci spokój. Epiketus, filozof stoicki. Powiedział kiedyś, że szczęście i wolność zaczynają się od jasnego zrozumienia jednej zasady: Niektóre rzeczy są pod naszą kontrolą, a inne nie. Jest to potężne przypomnienie o tym, jak ważne jest akceptowanie rzeczy takimi, jakie są. Kiedy porzucamy potrzebę kontrolowania rzeczy, które nie są pod naszą kontrolą, uwalniamy się od zmartwień i presji, które nie są konieczne. W akceptacji nie tylko uczymy się żyć w pokoju z teraźniejszością, ale także otwieramy się na przyszłość, bez względu na to, jak ona wygląda. Możesz zacząć od zwracania uwagi i akceptowania własnych uczuć, gdy znajdujesz się w trudnych sytuacjach. Niezależnie od tego, czy wykonujesz medytację uważności, czy prowadzisz dziennik emocjonalny, pomocne może być zapisywanie i powolne odpuszczanie negatywnych emocji. Które pojawiają się, gdy nie możemy zmienić sytuacji. Na koniec chcę wiedzieć, czy kiedykolwiek poczułeś ulgę akceptując coś, czego nie mogłeś zmienić. Jak się wtedy czułeś? Czy zmieniło to Twój sposób radzenia sobie z problemami w przyszłości? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Akceptacja jest kluczową częścią filozofii stoickiej i kluczową częścią budowania odpornego umysłu. Kiedy uczymy się akceptować, nie tylko uwalniamy się z łańcuchów tego, czego nie możemy zmienić, ale także zwiększamy naszą zdolność do adaptacji i rozwoju jako ludzie w każdej sytuacji. Niepewność, problemy i wydarzenia, których nie możemy zmienić, są normalną częścią życia. Skup się na tym, co możesz zmienić i zaakceptuj to, czego nie możesz. Tak mówi nam filozofia stoicka. Ta koncepcja jest sercem stoicyzmu. Mówi nam, jak myśleć, abyśmy mogli radzić sobie z życiowymi wzlotami i upadkami z wdziękiem i siłą. Zastosowanie tej metody może pomóc nam znaleźć spokój w sobie i zachować równowagę, bez względu na to, co się dzieje. Poznaj różnicę między kontrolą, poznaj różnicę między tym, czym możesz zarządzać, a tym, czego nie możesz. Zwróć uwagę na rzeczy, które możesz zmienić: takie jak swoje działania, myśli i reakcje, a resztę odpuść. Ta idea jest bardzo ważna dla zachowania spokoju umysłu. Uważność jest ważna, pomaga ci pozostać w chwili obecnej i być świadomym swoich uczuć i myśli. Pozwala rozpoznać i zaakceptować swoje emocje, nie pozwalając im przejąć kontroli. Bycie świadomym każdego dnia może pomóc ci łatwiej zaakceptować rzeczy takimi, jakimi są. Zaakceptuj, że rzeczy się zmienią. Życie jest pełne zmian, których nie da się uniknąć. Zaakceptuj je jako normalny proces, zamiast z nimi walczyć. Ta zmiana w sposobie myślenia może pomóc ci poczuć się mniej niespokojnym i lepiej radzić sobie w nowych sytuacjach. Budowanie siły emocjonalnej, pozytywny nastrój, bycie miłym dla siebie i proszenie o pomoc, gdy jej potrzebujesz, to elementy budowania odporności emocjonalnej. Dzięki temu stajesz się silniejszy, co pomaga ci radzić sobie z problemami i stawać na nogi po porażkach. Zastanów się nad tym, co wydarzyło się w przeszłości. Myślenie o przeszłości, w której musiałeś radzić sobie z rzeczami, których nie mogłeś zmienić, może pomóc ci nauczyć się nowych rzeczy. Uświadom sobie, że odpuszczenie tych rzeczy pomogło ci się rozwinąć, a walka z nimi spowodowała niepotrzebny ból. Te myśli mogą pomóc ci być bardziej akceptującym teraźniejszość i przyszłość. Im więcej myślisz o tych punktach i używasz ich w codziennym życiu, tym łatwiej będzie ci radzić sobie z problemami. Zaakceptowanie tego, czego nie możesz zmienić, nie oznacza poddania się. Oznacza to danie sobie mocy do prowadzenia spokojniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Numer 7. Pielęgnuj wewnętrzny spokój. W świecie pełnym hałasu, stresu i ciągłego rozpraszania uwagi, znalezienie wewnętrznego spokoju jest ważne dla utrzymania zdrowego umysłu i emocji. Wewnętrzny spokój to nie tylko brak kłopotów w świecie zewnętrznym. To uczucie spokoju i pokoju, które pochodzi z naszego wnętrza. Pomaga nam radzić sobie z problemami, które napotykamy w życiu z wdziękiem i siłą, dając nam poczucie spokoju i szczęścia. Aby odnaleźć wewnętrzny spokój, musisz podjąć świadome wysiłki, aby zaakceptować siebie, być uważnym i stać się bardziej samoświadomym. Należy ćwiczyć uważność i medytację. Uważność i medytacja to świetne sposoby na odnalezienie wewnętrznego spokoju. Możesz czuć się mniej zestresowany i dowiedzieć się więcej o sobie, skupiając się na chwili obecnej i obserwując swoje myśli bez oceniania ich. Skupienie, uspokojenie umysłu i promowanie stabilności psychicznej to korzyści płynące z regularnej medytacji. Zaakceptuj rzeczy takimi, jakimi są i odpuść. Aby znaleźć wewnętrzny spokój, Musisz zaakceptować rzeczy takimi, jakimi są, i odpuścić rzeczy, których nie możesz zmienić. Trzymanie się przeszłości i odmowa zaakceptowania zmian prowadzi jedynie do napięcia wewnątrz osoby. Kiedy akceptujesz to, co jest, przestajesz zadawać sobie niepotrzebny ból i pozwalasz sobie na spokój. Wspieraj dobre relacje. Dużą częścią odnajdywania wewnętrznego spokoju jest otaczanie się pozytywnymi i pomocnymi ludźmi. Zdrowe relacje dają ci wsparcie psychiczne, obniżają poziom stresu i sprawiają, że czujesz, że do nich należysz. Trzymaj się z dala od relacji, które są DLA ciebie złe, ponieważ wyczerpują twoją energię i utrudniają relaks. Dbaj o siebie i bądź miły DLA innych. Aby uzyskać wewnętrzny spokój, musisz zadbać o swoje zdrowie fizyczne, społeczne i psychiczne. Umieść zadania związane z dbaniem o siebie, które są dobre dla twojego ciała i duszy, na szczycie listy. Mogą one obejmować hobby, ćwiczenia i zdrowe odżywianie. Współczucie dla samego siebie można również okazać, będąc dla siebie miłym i doceniając swoje wysiłki i sukcesy. Ułatw sobie życie. Pozbycie się bałaganu i ograniczenie obowiązków może pomóc ci poczuć większy spokój z samym sobą. Mając mniej rzeczy wokół siebie, jesteś mniej zestresowany i mniej rozproszony, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne. Wyznaczanie granic i mówienie nie rzeczom, które nie pasują do Twoich wartości lub celów, jest również częścią upraszczania. Robiąc te rzeczy każdego dnia, możesz rozwinąć trwałe poczucie wewnętrznego spokoju, które poprawi Twoje zdrowie i pomoże Ci łatwiej. I z większą siłą radzić sobie ze wzlotami i upadkami życia. Numer osiem. Idź naprzód. Przechodząc przez życie, często napotykamy problemy, przeszkody i trudności, które mogą sprawić, że zakwestionujemy naszą ścieżkę i powołanie. Jednak bycie w stanie iść naprzód jest jedną z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić, aby odnieść sukces i rozwijać się jako osoba. Ta idea nie dotyczy tylko ruchu ciała. Obejmuje również bycie silnym psychicznie i emocjonalnie. Rozwijamy postawę, która ceni wytrwałość, zdolność adaptacji i optymizm, ciężko pracując w kierunku naszych celów, bez względu na to, jak trudne są rzeczy. W tej lekcji omówimy pięć ważnych pomysłów, które pomogą Ci zrozumieć i podążać za teorią pójścia naprzód. Zaakceptuj porażkę jako szansę na naukę. Jeśli chcesz odnieść sukces, będziesz musiał ponieść porażkę. Każda porażka uczy czegoś przydatnego, co może pomóc Ci stać się lepszym i rozwijać się. Nie rozpamiętuj swoich błędów, zamiast tego zastanów się nad nimi, wyciągnij z nich wnioski i wykorzystaj je jako kamienie milowe, aby iść naprzód. Utrzymuj pozytywne nastawienie. Dobre nastawienie jest ważne w radzeniu sobie z problemami i utrzymywaniu motywacji. Myśl o swoich sukcesach i umiejętnościach. I wyobrażaj sobie siebie odnoszącego sukcesy. Pozytywne nastawienie może pomóc ci znaleźć szansę i wytrwać w trudnych chwilach. Wyznaczaj cele, które możesz osiągnąć. Podziel swoje duże cele na mniejsze, które możesz osiągnąć. To sprawia, że droga do sukcesu jest mniej przerażająca i pozwala cieszyć się małymi zwycięstwami po drodze. Wyznaczanie jasnych celów nadaje kierunek i motywuje do dalszego działania. Stwórz silną sieć wsparcia. Otocz się optymistycznymi, pomocnymi ludźmi, którzy popchną cię do podążania za swoimi marzeniami, gdy będziesz tego najbardziej potrzebować. Dobry system wsparcia zapewnia wsparcie emocjonalne, porady i motywacje. Nie bój się prosić o pomoc i rozmawiać o swoich problemach z ludźmi, którzy chcą, abyś odniósł sukces. Bądź elastyczny. W życiu nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Aby robić postępy, musisz być w stanie dostosować się do nowych sytuacji i zachować otwartość. Zmiana jest szansą na rozwój, więc bądź otwarty na nowe pomysły i sposoby działania, które mogą pomóc Ci osiągnąć Twoje cele. Przestrzegając tych zasad, możesz rozwinąć sposób myślenia, który pomoże Ci iść naprzód, bez względu na przeszkody, jakie napotkasz. Pamiętaj, że postęp nie zawsze odbywa się w linii prostej, ale jeśli będziesz kontynuować i mieć dobre nastawienie, możesz robić postępy w kierunku udanego i satysfakcjonującego życia. Numer 9. Kultywuj pokorę i empatię. Stoicyzm to stara teoria, która została zapoczątkowana w Atenach około 300 roku p.n.e. przez Zenona z Sitium. Kładzie nacisk na cnotę, rozsądek i bycie silnym, gdy coś idzie nie tak. Nauki stoickie podkreślają znaczenie rozwijania wewnętrznej siły i moralnego zachowania. Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć, są rutyny promujące pokorę i empatię. Poznaj granice tego, co wiesz. Stoicyzm mówi, że jedynym sposobem na bycie naprawdę mądrym jest przyznanie się do tego, czego nie wiemy. Bycie pokornym zaczyna się od bycia świadomym własnych wad i posiadania otwartego umysłu, nauczenie się nowych rzeczy przez cały czas. Kiedy wiemy, że nasz pogląd jest ograniczony, jesteśmy bardziej skłonni do rozważenia pomysłów i doświadczeń innych ludzi. Ćwicz samoświadomość i refleksję nad sobą. Jedną z ważnych części praktyki stoickiej jest myślenie o sobie. Dowiadujemy się więcej o własnych wadach i uprzedzeniach, gdy regularnie przyglądamy się swoim myślom, działaniom i uczuciom. Pomagając nam lepiej zrozumieć własne problemy, proces autorefleksji ułatwia zrozumienie problemów innych, dostrzeganie cnoty w innych ludziach. Stoicy uważają, że ludzie powinni być rozpoznawani i chwaleni za swoje cnoty. Skupianie się na dobrych cechach i mocnych stronach osób wokół nas czyni nas bardziej pokornymi, dając nam do zrozumienia, że wielkość istnieje poza nami. Ta praktyka pomaga ludziom zrozumieć i dbać o uczucia innych, sprawiając, że naprawdę doceniają ich doświadczenia i wysiłki. Ćwicz bycie wdzięcznym i odpuszczanie. Stoicyzm mówi nam, abyśmy byli wdzięczni za to, co mamy i oderwali się od rzeczy i zewnętrznej akceptacji. Kiedy okazujemy wdzięczność, stajemy się bardziej pokorni, ponieważ dostrzegamy, jak inni nam pomogli. Oderwanie pomaga nam zrozumieć, jak trudne są rzeczy DLA innych ludzi, nie przywiązując się zbytnio do własnych pragnień lub pozycji. Pomagaj innym, będąc życzliwym i troskliwym. Wreszcie stoicyzm uczy, że jedynym sposobem na bycie naprawdę silnym jest pomaganie innym ludziom z życzliwością i troską. Okazujemy empatię, stawiając się na miejscu innych ludzi. Poprzez ciągłe szukanie sposobów na pomaganie i wspieranie tych, którzy tego potrzebują, to skupienie się na służbie czyni nas bardziej pokornymi, pokazując nam, że wszyscy jesteśmy częścią większej społeczności i liczy się dobre samopoczucie każdego z nas. Stosowanie tych stoickich idei w codziennym życiu może pomóc Ci stać się bardziej pokornym i empatycznym, co może prowadzić do silniejszych relacji oraz bardziej moralnej i silnej osobowości. Numer 10. Przyjmij przeciwności losu. W myśli stoickiej przyjęcie przeciwności losu to nie tylko idea. To wezwanie do działania, które pomaga nam nie tylko przetrwać trudne czasy, ale także rozwijać się w nich. Kłopoty nie są wrogiem, ale przewodnikiem i sposobem na zmotywowanie nas do poprawy. Jak powiedział jeden z wielkich filozofów stoickich, Seneca, to nie dlatego, że rzeczy są trudne, nie mamy odwagi, to dlatego, że nie mamy odwagi, są trudne. Ten cytat pokazuje, że trudności są nie tylko nieuniknione, ale także niezbędne do budowania charakteru i wewnętrznej siły. Zmienia również sposób, w jaki powinniśmy radzić sobie z wyzwaniami nie ze strachu lub unikania, ale z odwagą i akceptacją. Chcę więc zapytać widzów, czy kiedykolwiek stanęliście przed dużym wyzwaniem, które później pomogło Wam się rozwinąć? To pytanie nie tylko zmusza do zastanowienia się nad własnymi doświadczeniami, ale także prosi o podzielenie się swoją historią, co otwiera członkom społeczności miejsce do dzielenia się i wzajemnego wspierania. Idea filozofii stoickiej polegająca na przyjmowaniu przeciwności losu to potężny sposób na życie. Nie tylko pomaga nam stawić czoła problemom i przezwyciężyć je, ale także zamienia je w możliwości rozwoju i postępu. Akceptując, a nawet przyjmując z zadowoleniem przeciwności losu, nie tylko wzmacniamy nasze umysły, ale także podchodzimy do życia z pozytywnym nastawieniem i jasnym poczuciem celu. W tym artykule przyjrzeliśmy się ten ponadczasowym lekcjom z filozofii stoickiej, które pomogą C.I. zbudować siłę psychiczną, której nie da się złamać. Pomóżmy sobie nawzajem w rozwoju. Która z tych ten lekcji zmieni Twoje życie? Która lekcja zrobiła na Tobie największe wrażenie? Podziel się swoimi przemyśleniami poniżej, aby inni mogli się z nich uczyć. Jeśli te lekcje były dla ciebie pomocne, nie zapomnij okazać swojego wsparcia poprzez polubienie i udostępnienie tego filmu znajomym i rodzinie. Ponadto, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnych lekcji na drodze do stania się najlepszą wersją siebie. Uważaj na więcej filmów na końcu dzisiejszego wideo. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie.